Nastroje są dobre, pozytywne. Robimy wszystko, żeby się czuli jak w domu, żeby się czuli tutaj dobrze u nas w Bydgoszczy, na torze w Brdy-Ujściu. Takie informacje zwrotne, które dostajemy, to, że się czują tutaj dobrze, że jest dobra atmosfera, rodzinna atmosfera, przyjazna, że tor sprzyja naszym akademickim wioślarzom, więc abyśmy byli dalej tymi gospodarzami, bardzo byśmy chcieli, bo to jest ta dyscyplina, którą lubimy organizować. To jest mój pierwszy start na Ampach. Podoba mi się tutaj bardzo ten klimat, to, że wszyscy są otwarci, że można z każdym pogadać i nie czuję takiej presji jak na Mistrzostwach Polski klasycznych, tylko bardziej po prostu podchodzimy z uśmiechem do twarzy do startów. Startowałam w konkurencji jedynki i debla. Przedbieg na deblu bardzo dobrze nam poszedł, więc startowałyśmy w finale z takim poczuciem, że musimy to wygrać, obojętnie co by się nie działo, i się nam udało, z czego niesamowicie się cieszę. Na jedynce zajęłam pierwsze miejsce w finale B, co troszkę mnie smuci, ale drugi start poszedł mi dobrze, więc fajnie. Na co dzień startuję w innych regatach wioślarskich, ponieważ czynnie trenuję od 6 lat już tą dyscyplinę i do tych regat podchodziłem z zaciekawieniem, ponieważ jest to mój taki pierwszy sprawdzian na 1000 metrów na wodzie, z którego można zdobyć medal. W sumie jesteśmy na Ampach pierwszy raz, jako ta ósemka, bo nasza uczelnia wystawiła tak naprawdę 3 osady, 2 męskie i 1 damską. Nasza osada, którą sterowałem pierwszy raz, brała udział w wyścigach. No jest naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, naprawdę bardzo fajnie zorganizowana impreza. Na początek, w trakcie tych pierwszych startów, niestety nie było słychać właśnie startu, przez co mieliśmy trochę, wydaje mi się, gorszy czas niż byśmy mieli w rzeczywistości, ale poza tym wszystko na najwyższym poziomie. No dużo ósemek, jak po raz pierwszy byliśmy zaskoczeni, bo aż 16, to naprawdę jest imponująca liczba osad ósemek, więc duża konkurencja, bardzo mocne składy poszczególnych reprezentacji uczelni, więc cieszy nas to, że udało nam się wygrać w tym finale i że to właśnie osada UKW zajęła pierwsze miejsce w ósemkach. Dla nas ogromny sukces, bardzo nas cieszy, tym bardziej, że nie udało nam się w tym roku wystawić ósemki kobiet, no z racji toczących się różnych i eliminacji, i mistrzostw Europy juniorów. No, dużo imprez w tym czasie, więc nie wszystkie nasze. A myślę, że po pierwsze trzeba podkreślić, że Bydgoszcz jest miastem sportów wodnych. Wiosła i kajaki są tu od zawsze i tak naprawdę promujemy to miasto na imprezach światowych tak najlepiej. Oczywiście w kraju również. Te zawody są rozgrywane tutaj bardzo często, Akademickie Mistrzostwa Polski. Są to zawody potrzebne, są to potrzebne zawody, myślę, studentom, na pewno wioślarstwu, ponieważ tych zawodów w Polsce nie mamy za dużo. Studiuję socjoinformatykę na uczelni UKW Bydgoszcz i tak, uczelnia pomaga łączyć pasję do sportu z chodzeniem na uczelnię, bo ponieważ jest taki program jak indywidualna organizacja studiów, dzięki czemu można pogodzić te dwie rzeczy. Dziękujemy. Dawaj, 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 dawaj. Nie.